se encontra W przedszkolu, do którego chodzi dzielny Franek, dzieci uczą się języka migowego. No i można by się zastanowić nad taką sytuacją, gdzie nie tylko w takim przedszkolu, ale w ogóle w innych przedszkolach, w różnych placówkach, dzieci mogłyby się uczyć takiego języka, tak żeby mogły się, żeby dzieci, dzieci później dorośli, mogli się porozumiewać z innymi. To jest jedna kwestia. Ale druga kwestia jest taka, że to niezwykle cenne w ogóle dla rozwoju dziecka, tak. prawda? Takiego rozwoju psychoruchowego. Bo bardzo często jest w ten sposób, prowadzone są badania. Przykładowo że dzieci dwujęzyczne na przykład lepiej sobie radzą w momencie na przykład w społeczeństwach wielokulturowych. tak? Badania są na temat prowadzone, że lepiej sobie radzą, lepiej się uczą. Bardzo często są inteligentniejsze od tych, które dysponują tylko jednym językiem. Natomiast czy takie badania są prowadzone w związku z językiem miganym? W związku z językiem migowym te, te prace cały czas trwają i są już pierwsze prace też doktorskie popełnione na ten, na ten temat. O wpływie nauki języka migowego na Chociażby koordynację, prawda? Na to, że na współpracę obu półkul mózgowych, bo jak mówimy, pracuje kukula lewa. Jak ruszamy się, prawda, to prawa. A w momencie, tutaj kiedy... Musi pracować i jedna, i ładnie. druga. Więc tutaj mhm. dzieciaki zdrowe w, mają z tego niesamowite korzyści. I ja sobie myślę, że jak, jak w bajce już wszystkie dzieci będą się uczyły, będzie jak w bajce, prawda? <laughs> ale no, można by się zastanowić tak. nad tym, prawda? Może słuchają nas dyrektorzy różnych placówek i teraz pomyślą o tym, o takich warsztatach. Albo rodzice, rodzice między innymi, ponieważ tak, bardzo ale to często jest... od rodziców wychodzi inicjatywa, tak, żeby obudzić placówkę, do której... Wysyłamy nasze dzieci. Dokładnie, bo to jest i korzyść jest taka społeczna, która jest absolutnie nie do przecenienia, ale też dla pojedynczego dziecka, który, tak jak mówię, i tu koordynacyjnie, i, i też w ogóle jeśli chodzi o rozwój dzieciaka. O jak wielu placówkach pani słyszała, kiedy spojrzymy na mapę Polski, bo kontaktują się z panią rodzice hmm. dzieci niepełnosprawnych, o jak wielu placówkach pani słyszała, gdzie właśnie edukacja włączająca jest prowadzona? O niewielu. A właśnie. O niewielu. To jest. To jest, to, jest, no to jest trudny typ edukacji, dlatego znalezienie placówki i takiej otwartości w dyrekcji, która będzie chciała, to jest wysiłek. I wysiłek ze strony wychowawczeń Franka. Przecież nie oszukujmy się, o wiele prościej byłoby wziąć po prostu grupę 20-osobową zdrowych dzieci i robić to, co się robi na co dzień, prawda? Realizować, przygotowywać do szkoły i tak dalej. A tu jeszcze jest sobie taki, taki zawodnik, który wymaga nakładu takiej dodatkowej pracy. No to jest trudne. O niewielu, ale zdarzają się takie przypadki? Czy poza Opolem, poza tą sytuacją, w której się znalazł Franek, ma pani sygnał od jakiegokolwiek chociażby jednego rodzica, że jakaś placówka mm. zdecydowała się tego typu edukację prowadzić? No, nie chciałabym w tej chwili jakoś, jakoś kłamać Ale nie, nie, bo, że mi nie, Nie chodzi o to, żeby pani generalizowała. Chodzi mi, żeby sięgnąć do, do pani wiedzy, bo nie, nie, ma pani kontakt. Mm -hmm. Są to najczęściej albo przedszkola integracyjne, albo przedszkola czy przy szkołach specjalnych. Są właśnie takie grupy małe, tworzone 4-5 osobowe tylko dla dzieci niepełnosprawnych. To jest, proszę mi uwierzyć, naprawdę sytuacja niesamowicie rzadka. Naprawdę. A to jest tak, że jest opiekunka w, tak. w grupie, plus jeszcze druga osoba, która jakoś wspiera Franka, czy to inaczej troszkę? Franio ma swoją nauczycielkę wspierającą, także jest w grupie Franie jest 16 dzieci w tej chwili. Jest pani nauczycielka i pomoc, plus Franek ma swoją własną panią nauczycielkę. Tak? Nauczyciela wspierającego. Więc tutaj jest, jest też ten komfort i że, że Franek będzie miał tą osobę, która mu będzie pomagała i też, że dzieci mają swoją... Nikt tu, na... tu nikt nic nie traci. Tutaj tylko dzieciaki, wszystkie strony mogą zyskać. Edukacja włączająca to jest coś do przemyśleń i dla rodziców, i dla tych, którzy zajmują się oświatą w naszym kraju. A to dlatego, że jak słyszymy, sytuacja jest bardzo rzadka, przynosi ogromne korzyści. Korzystają na tym dzieci zdrowe, korzystają na tym dzieci niepełnosprawne. No a myślę, że przede wszystkim z niewiedzy bardzo często wynika, że ta edukacja nie jest w wielu placówkach prowadzona, bo ja w każdym razie mam, tak, mam takie wrażenie, że w wielu placówkach nie mają ludzie pojęcia o tym, że taki rodzaj edukacji tak. w ogóle jest, istnieje. Że można, że, że można. można. Ja się o tym przekonałam właśnie, jak chodziłam po przedszkolach i, i mówiłam i o subwencji. A co to jest? Mm -hmm. A co to jest? Dokładnie wielkie. O, ale o co chodzi? Tak? Ale Jezu, ale takie dziecko, o Boże, ale jakie on ma papiery, mm -hmm. prawda? No i taka była reakcja najczęściej. O to mamy nadzieję, że reakcje będą się po prostu zmieniać. Pierwsza jaskółka. Wprawdzie mówi się, że wiosny nie czyni, ale któż wie, może i wiosna nadejdzie.